Miasto Gdańsk od wielu, wielu lat jest dumnym partnerem drużyny Kreflach Gdańsk. Każdy nowy sezon niesie ze sobą nadzieję. W naszym mieście to są nadzieje związane z wychowankami klubu, którzy są naszą dumą. Już w pierwszej drużynie mamy przecież bardzo wielu wychowanków z Karolem, który taką radość nam przyniósł wiosną, debiutując w seniorskiej reprezentacji Polski. I to, o czym chciałem na końcu powiedzieć, to nasza wielka duma, jaką jesteście wy. Wy kibice, najwspanialsi kibice w Polsce. Kibice, którzy w zeszłym sezonie stworzyli tak fenomenalną atmosferę, że pięć, moi drodzy, meczów z najwyższą frekwencją w PlusLidze to były mecze Kreflach Gdańsk w Ergo Arenie. I to jest wasza zasługa. Najbliższy sezon, myślę, że bardzo ciekawy, interesujący, mocno przemeblowana drużyna. Myślę, że 12-13 drużyn walczy o play-offy. Ale wierzę, że ci chłopcy, ta praca, którą wykonują na treningach, da efekty. Zresztą sparingi pokazały, że możemy się bić z najlepszymi. I liczę, że licznie będziecie zapełniać halę. Wierzę, że wspólnie damy radę i będziemy wspólnie się cieszyć w najbliższym sezonie. Dziękuję Państwu, że jesteście. I'm really happy to be here and I would like to know a lot about the culture, the people and all that stuff. Good food pierogi, I think. Yeah, I also tried pierogi, I really like it. So I hope it keeps going like this. Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć znowu do Trefla, do drużyny. Zawsze współpraca nam się dobrze układała. Ja się czuję tutaj bardzo dobrze. I mam nadzieję, że będą to także owocne lata jak juniora. Wymień trzy zasady panujące w reprezentacji Polski, których nikt nie zna. Nie zna, dobra, no to... To sekrety. Tak, no to na pewno jednym z nich, powiedzmy, jak ktoś ma urodziny, musi postawić kolację dla całej drużyny. Jeżeli... A to macie kredki? Tak, ale na... Tak, mogą być, jasne. Myślę, że drugie to takie, że wszyscy po treningu zawsze muszą zbierać piłkę, nie tylko ci najmłodsi. A trzecia zasada to powiedzmy, nie mówić gdzieś tam na zewnątrz o tych wszystkich zasadach. Minął ostatnio na twoim Insta Story widzieliśmy podpis dyrektor kreatywny sesji fotograficznej Kreflach Gdańsk. No i teraz pytanie, czy marketing mógłby być pomysłem dla Ciebie na przyszłość po karierze siatkarskiej? To znaczy, ja bym nie chciał tutaj konkurencji robić nikomu z marketingu naszego, ale jeżeli prezes zaproponuje jakiś tam etap, to jestem bardzo chętny, nie ma problemu. Myślę, że... Jakoś się dogadacie. Tak, uda się to połączyć, nie będzie jakiegoś większego problemu. Ja bardzo cieszę się tutaj. To fajne miasto, fajni ludzie. Zespół pracuje bardzo dobrze, profesjonalnie.